Proszę bardzo, tam panowie z tyłu. Ja chciałem przypomnieć panu o jednej ustawie amerykańskiej, którą on nie wymienił. Jest to ustawa tak zwana FATCA, Foreigner Account Tax Compliance Act. I ona nakłada obowiązek ujawniania danych o rachunkach obywateli polskich przed amerykańską skarbówką. Więc na czym to polega? Ta ustawa była przygotowana przez rząd pani Kopacz, Szczurka, następnie przegłosowana i za tą ustawą tutaj jest, to jest wstrząsające, bo na 427 posłów za ustawą na korzyść tego skarbówki amerykańskiej głosowało 360, przeciw 44. Oczywiście Platforma PiS, z PiS-u była podzielona pół na pół, prawda, i PSL, bo to był poprzedni Sejm. Potem prezydent Duda został wybrany i podpisał tą ustawę i ona weszła w życie, proszę pana. I teraz, jeżeli pan wejdzie w Bank Polski PKO BP SA, ten bank jest zarejestrowany pod numerem identyfikacyjnym w Stanach Zjednoczonych. Tu jest numer, czyli zbiera się dane o kontach obywateli polskich i przesyła się do bank przesyła do Stanów Zjednoczonych. Wie pan, co to jest instytucja IRS? To jest instytucja, taka skarbówka amerykańska. Ja miałem własne doświadczenie, kiedy poszedłem do banku, to było może rok czy tego, i chciałem wziąć pieniądze. Bank powiedział mi, że nie otrzymam tych pieniędzy, jeżeli nie wypełnię ankiety, że nie jestem obywatelem amerykańskim i że płacę podatki w Polsce. Można by się dowiedzieć, ile bank PKO BP przesłał do Stanów Zjednoczonych wykaz obywateli polskich, którzy mają konto. Czy panu znana jest ta ustawa? Oczywiście, od 2002 roku. Od 2002 przypadkowo się o tym dowiedziałem. Otóż w 2002 roku po raz pierwszy przyznaliśmy Nagrodę Literacką imienia Józefa Mackiewicza pani Ewie Siemaszko i jej ojcu. No i to było chyba wtedy 7 tysięcy dolarów. I ponieważ pani Ewa powiedziała, że ma konto dolarowe w banku, no to ja poszedłem właśnie do PKO BP, żeby dokonać przelewu tej kwoty na jej konto bankowe. Ale mi pani powiedziała, że no dobrze, ona może przyjąć ten przelew, ale on dotrze do pani Siemaszko dopiero po 2 tygodniach. Ja mówię, jak to? Przecież ja to z Warszawy do Warszawy. Ja mogę w ciągu godziny tam dotrzeć i wpłacić w jej banku. Ona mówi, tak, ale my musimy to przesyłać przez Stany Zjednoczone. W 2002 roku. Także wiem o tym. No. To tym bardziej Polska jest wrażliwa na takie naciski, bo co na przykład będzie? No na przykład Stany Zjednoczone zrobią to samo, co w przypadku Szwajcarii. Bo rząd szwajcarski był naciskany przez AIPAC i tą Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego, żeby ujawnił tak zwane martwe konta. Rzeczywiście w bankach szwajcarskich były konta, które zakładali Żydzi z różnych krajów Europy, między innymi z Polski też. No i jak zostali wymordowani, to do tych kont nikt nie zaglądał, tam nikt się o te pieniądze nie upominał. I Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego zwróciła się do rządu szwajcarskiego, żeby wymusił na bankach ujawnienie martwych kont. Rząd szwajcarski się tam zasłaniał tajemnicą bankową i tak dalej, to też są złodzieje nieźli, ale no zasłaniali się. No to Stany Zjednoczone, ale w końcu pod naciskiem komisję powołał rząd międzybankową i policzyli, ile to tam jest na tych martwych kontach. Było 1,5 miliona dolarów. 1,5 miliona dolarów. AIPAC zażądał kwoty 10-krotnie wyższej.
rząd szwajcarski nie chciał tego wypłacić, to wtedy Stany Zjednoczone, Departament Stanu powiedział, że jak nie, to zamrozi wszystkie aktywa szwajcarskie na terenie Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych. No to wtedy Szwajcarzy się ugięli i zapłacili tyle, ile żądali tamci. Tą akcją kierowała taka pani Ania Wierchowska, która była dyrektorem wykonawczym zespołu HERT, powołanego przez rząd izraelski i agencję żydowską na początku roku 2011. Celem zespołu HERT było wyegzekwowanie roszczeń żydowskich na terenie Europy Środkowej. Pani Wierchowska potrafi wycisnąć pieniądze nawet z kamienia. Proszę bardzo. Panie redaktorze, mam taką rzecz do powiedzenia. Mianowicie, czy pan zwrócił uwagę, bo w tej rozmowie publicznej tego nie ma, że sprawa egzekucji polskiego majątku na podstawie tej ustawy 447 już się dzieje. O czym mówię? O ustawie zmieniającej własność po prostu hipoteczną, którą mamy na podstawie dzierżawy Skarbu Państwa na normalną własność hipoteczną. I teraz, bo ja akurat sprawdzałem w Głównym Urzędzie Statystycznym, ile jest nieruchomości, które są własnością osób starszych na emeryturze, na rencie, którzy mają między 800 a 1200, 1500 zł przychodu, czyli są na granicy egzystencji biologicznej. I oni będą musieli w tych miastach, które nie zastosowały 99% rabatu, a tylko 60%, czyli 40% mają zapłacić, ponieść te opłaty. A oni pieniędzy nie mają na to. Czyli jeżeli nie mają, i przecież do danych Głównego Urzędu Statystycznego każdy ma dostęp, rząd również. Czyli zdaje sobie sprawę, że na masową skalę będą wchodzić na hipoteki i nieruchomości osobom na utrzymaniu państwa, czyli rencistom, emerytom, będą odbierane z mocy prawa, które już w tej chwili jest. Co pan sądzi o tym? Dziękuję. No, sądzę, że rząd zacznie poszukiwać dochodów, ponieważ mu zaczyna brakować pieniędzy. Tyle uruchomił programów rozdawniczych, że wreszcie zacznie rabować na skalę masową. Ale to większość obywateli polskich tego właśnie chce. No to volenti non fit in iuria, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak ktoś chce dostawać, być objętym programami rozdawniczymi, to musi być przygotowany na to, że w końcu będzie musiał za to zapłacić. No to właśnie ten moment się zbliża. Ale to no, trudno. No. Jak większość chce w demokracji, jak większość... To jest oczywiste, bo jest sytuacja prawna. No ale, no tak, no i co? No, no nic. No. No to całe szczęście, bo jakby sobie zdawali, to by byli nieszczęśliwi, a tak to nie wiedzą i są nieszczęśliwi, i są szczęśliwi. Proszę bardzo. Masz mikrofon. Na początku chciałem serdecznie podziękować panu redaktorowi za tą całą akcję polityczną 447, przeciwko 447, bo dzięki aktywności pana redaktora rząd ma teraz potężny problem. Dowodem tego problemu obecnego rządu jest fakt napaść Antoniego Macierewicza na pana redaktora i takie inwektywy osobiste, co oznacza, że rząd nie ma żadnych, i on sam, i cała ta ekipa, ten sztab, nie ma żadnych argumentów merytorycznych przeciwko pana aktywności politycznej 447, tylko skupił się na pańskich jakichś osobistych, takich, no, można powiedzieć, złośliwych przytykach. To znaczy, że sztab dowodzenia w Polsce ma problem z tym, co pan zrobił i że chwilowo nie mają pomysłu, jak to zneutralizować, ponieważ już powstał ruch oporu w postaci aktywności Konfederacji Ruchu Narodowego i stało się to, co miało być ukryte, stało się już to publiczne. W związku z tym, że jest publiczne, to już, no już cała sprawa miała zostać za plecami narodu zrobiona.
Więc dzięki pana odważnej publicystycznej i aktywności politycznej, bo to jedno z drugim się łączy, rząd teraz intensywnie pracuje nad tym, jak to zneutralizować i, tak powiem, skompromitować pana, jak do tej pory nie ma na to pomysłu. I dlatego nie, dowodem no, na to jest fakt, że pana obrażają osobiście, ad personam. Nie, nie, to ja się nie czuję obrażony. A druga obrażony. Sprawa to już jest pytanie. Tak. Bo ustawa 447 dramatycznie stawia problem polskiej elity. Naród polski żyje w ryzyku takim, że nie ma elity. Tą elitę rozpędził Stalin po świecie. I teraz pytanie, czy zdaniem pana jest szansa, żeby tę elitę historyczną, która kształtowała się 1000 lat, w tym momencie przy okazji tej sprawy zrekonstruować, czy jest to możliwe, czy też jesteśmy, tak jak to pan użył tego pojęcia, skazani na przejęcie ciągłej kontroli już takiej ostatecznej przez szlachtę jerozolimską. Dziękuję. Proszę pana, proszę państwa, dopóki mamy państwo, to szansa jest. Czy potrafimy ją wykorzystać, to jest całkiem inna sprawa, ale dopóki mamy państwo, jakiekolwiek by ono nie było, to szansa jest. Natomiast co do tych wcześniejszych pańskich uwag, bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale ja się nie czuję obrażony. Ja się nie czuję obrażony. Mogę tylko powiedzieć tak, że pan redaktor Sakiewicz, bo to on tam mnie demaskuje, pan doktor Targalski, jak wachmistrz Flanderka demaskował dobrego wojaka Szwejka jako ruskiego agenta, to przynajmniej poczęstował go herbatą z rumem. A oni na sucho mnie demaskują. No kto to wiedział takie rzeczy? No. Już naprawdę na psy to wszystko schodzi.